Także hej, cześć, maziomeczki, ja jestem Candy, a to kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem słuchajcie, spieszę się do pociągu, bo właśnie jadę do Energylandii. Od razu wyjdziemy. Będzie taki trochę vlog z Energylandii, no bo tutaj właśnie odwiedzę ją po raz kolejny w tym roku. No i tym razem na dwa dni. Także będzie sporo filmów. Jak chcecie, to zachęcam serdecznie do oglądania. No i co? Widzimy się już, myślę, w Katowicach. Witam, także jesteśmy już w Katowicach i zaraz idziemy na autobus do Energylandii, który znajduje się tam, o! Pokazać bilecik? Pokazać. Dobrze. Bilety do parku macie, wyjściówki? Tak. Mamy dobra. Trzyosobowy. To chodź tam z tyłu może, co? Tak po środku może, co? Tak był. O kurde, o spokojnie, nic się nie stało. Tu może co? No. Tak, to jest wszystko. Dobra, właśnie wyszliśmy, słuchajcie, tutaj z autobusu. No i co, idziemy odebrać, słuchajcie, bilety. A później widzimy się już w środku, w Energylandii. Także już jesteśmy w Energylandii, no i słuchajcie, idziemy na pierwszą atrakcję. Chyba postanowiliśmy, że pójdziemy sobie na Abyssusa, coś w tym stylu. Także nowa kolejeczka, dlatego że zaraz może być na niej sporo osób, a jak będzie sporo osób, no to nic oczywiście, no trzeba będzie czekać w kolejce, co nie? Dlatego uważam, że zaczniemy sobie od tej kolejki. Jeszcze tylko chciałbym wspomnieć, że z okazji mojego pobytu tutaj w Energylandii nie powstanie jeden film, dwa, tylko prawdopodobnie trochę więcej. Więc będziecie mieli co oglądać, będzie fajny content. Także zachęcam serdecznie do łapkowania, subowania, tam oczywiście pod spodem. Także właśnie znajdujemy się w nowej strefie Aqualandis. Nowa strefa w Energylandii, która ma między innymi takie kolejki jak Abyssus czy też Roller Coaster Ekipy. Podobno możemy również tutaj znaleźć unikatową koszulkę ekipy. Taka ciekawostka. Teraz zobaczmy mniej więcej, jak tutaj to wygląda. Całkiem, słuchajcie, nieźle. Ale przyznam, że naprawdę pójście tutaj jest, można powiedzieć, takie dosyć męczące. Trzeba przejść przez tą strefę Smoczych Gród, a dopiero później tutaj. Także no, trochę się trzeba nachodzić, ale myślę, że warto. Tam już tutaj znajduje się Abyssus, na którego zaraz pójdę. Idziemy, 20. Okej. No to słuchajcie, idziemy! Zobaczmy, co tutaj będzie mieć ta ekipa Light Explorers. Ciekawie wygląda. Oczywiście pierwszy wagonik, jakby inaczej. Nie. No dobra, no to wchodzimy. Kolejka ekipy. Siadamy. Oczywiście pierwszy tutaj wagoniczek. Prawilny, o. Naciskamy, żeby nie wypaść. Jestem ciekaw, co to będzie. Jestem ciekaw. Zapowiada się fajnie. Myślę, że taki bumerang właśnie, no najbliżej mu do bumeranga będzie. W tej kolejce. Podobno nie jest taka lajtowa. Teraz się o tym przekonamy. No boję się trochę, Szczerze trochę się boję. O kurcze. Oj. Jak wysoko. Ale polecimy. O kurde. Lecimy. O kurde! Wow! Ekipa! No i wylecimy stąd chyba. Dobra, spokojnie. O kurde! Wsteczny jedzie. O kurde! Ale przyciąga do fotela. No, przyciąga mocno. O kurde! Fajna, ale lajtowa taka. Przydała, no, ale fajna. No.
lepsza od bumeranga chyba, nie? No, trochę moim zdaniem tak, no. Fajne jest, fajne. Wypuszczę znowu. Idziemy. Tam. Aha, w lewo. Drugą kolejką, na którą pójdziemy, będzie Abyssas, Abyssus, coś w tym stylu. Także to jest nowa atrakcja w strefie Aqualantis. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajna. Zaraz do niej idziemy, ale chyba tam jest wejście. Także mamy tutaj wejście do, uwaga, uwaga, Abyssas, czyli tutaj jakaś przepotężna kolejka. Przepotężna kolejka. Tak ona wygląda. Jest dostępne również wejście na Fast Passa, z tego co tutaj widzę. No dobra, także sobie tutaj zobaczmy, jak to mniej więcej wygląda. Tam się rozpoczyna start, z tego co widzę. Tam się rozpoczyna start. Nie wiem jeszcze, jak przebiega ta kolejka. Nie oglądałem, słuchajcie, tych nawet kogoś perspektywy. Więc to będzie dla mnie taka trochę nowość, bo nie wiem, jak tutaj faktycznie to będzie wyglądać. Także jestem pełen emocji. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie super. Nie, bo ja chcę pierwszy wagonik. Pierwszy wagonik chcę. Dobra. Ta kolejka jest. Dobra. Patrz, proszę iść. Nie, na tył. Dobra, no to wsiadamy, no to wsiadamy. Co? No. No co, idziemy? O kurde! No, no. O kurde! Ale przygoda! Okay. Co? Tak, tak. Mam, spokojnie. Ale bardziej mam, ale dzisiaj mam. Nie chciała jechać. Gotowy chłop? Jedziemy! O kurde, pierwsza kolejka. Ciekawe, jakie będą emocje. Chyba będą najlepsze. No kurde. Ale wystrzeli, coś wystrzeli. No. O kurde! Ja pierdzielę! To jest grane! Oh my god! O kurde! O kurwa! Ja pierdzielę! Co jest grane? Kozak! Wow! Co? Ale super! Wow! Ale tu kręci, ja pitole! Wow! Nieźle to kręci, to jest ulepszony, ulepszona formuła, naprawdę. Dość mocno. Ulepszona formuła. Nie jakieś takie mega... Słuchajcie, zostałem od Energylandii właśnie tutaj taki voucher, słuchajcie, na gierki. Tutaj wartość salon gier. Także sobie wejdziemy, słuchajcie, i sobie pogramy. Zobaczymy, co tutaj można ciekawego zobaczyć.
jesteś co prawda dosyć głośno. Także słuchajcie, chyba znalazłem dogodną gierkę, w której można też sporo wygrać właśnie tych tiketów, jak widzicie tutaj. Także spróbujemy sobie dwie tury dzięki tej karcie VIP. No i co? Zobaczymy, co się uda właśnie wygrać. Także przykładamy. O, nie działa. XD. XD. O, działa, jednak działa. Dobra, poczekaj, okej. Okay. Wypadają nam ping-pongi, słuchajcie. No i zaraz będziemy rzucać tam, o. I teraz tak, te dzbany mają różną punktację, nie? Jak trafi na przykład dzban biały, tam, o, no to dostanę najwięcej punktów, nie? On się zmienia kolorami, ty. On raz jest niebieski, raz biały. O, ten będzie trudny. Dobra, próbujmy. Uwaga, uwaga. Pierwszy. Kurde, nie! Dobra, tuchet jestem, dobra. Myślę, dobra. Kurde, co jest? Nie fair. Nie fair, no. Czekaj, jeszcze raz. No. Szkoda, zero. To są moje punkty chyba. Super. Ale... tak nie działa, dobra, chwilę jeszcze. Teraz już teraz się uda. Ale było idealnie. Się odbiło, kurde. Ale ja mam pecha do tego. Nie wiem, czy ja cokolwiek tu rzucę. Odbijać? Odbijać? Dobra. Nie wiem. O kurde, 200 punktów. 200 punktów mamy. Dobra. Dobra, spróbujmy jeszcze odbić. Kurde, nie udało się. Zostało 5 ping-pongów. Dobra. O, mamy! 300! Jest, 300 punktów. To ustaliliśmy już chyba taką nagrodę chyba, nie? To jest 20, 15, nie wiem, co to znaczy w ogóle. A zobaczymy potem. Sorry, point to win. Aha, tyle potrzebujemy punktów, żeby wygrać. A, to super, no to fajnie. Zobaczymy. O! Jest, dobra. Stówka, ale jest. Zostały dwie kule. Dobra. Próbujemy dalej. Kurnie! Dobra. Pan to ci nie liczy. 200 musi. Co? 200? Rzuć chociaż, no. Albo nie, ta. Ajajaj. Został ostatni. Kurde, no już nie uda się chyba, nie? Ciężko było. Kurde. Spróbujemy. Ej! Co jest skam? Także jesteśmy już, słuchajcie, w Western Campie. Western Camp to jest, słuchajcie, nocleg, w którym tutaj będę noclegował. Zobaczcie, całkiem tutaj spory ośrodek. Jak ktoś chce, to polecam, jest bardzo blisko Energylandii. I tutaj dojeżdża też taka ciuchcia Energylandii. Można sobie później z nią przyjechać tutaj i odjechać właśnie z tego noclegu. Spoko sprawa. Ja mam wynajęty wóz. On tam się gdzieś znajduje. Jest to numerek 36. Także właśnie sobie tam pójdę. O kurczę, tutaj w ogóle patrzcie, boisko jest. Tu są hamaczki jakieś. Tam jest jakiś sklepik Eldorado. Także myślę, że kurczę, naprawdę spoczko. Tu są te namioty. Chciałem te namioty, kurde, ale już były właśnie niedostępne do kupna, bo za późno ogarnąłem się, kiedy je kupić. Także trochę przypał. Ale wóz myślę, że też będzie, słuchajcie, naprawdę ciekawy. W ogóle to jest wszystko w takim fajnym klimacie westernowym. Także moim zdaniem będzie to naprawdę spoko tutaj, słuchajcie. Spoko przygoda, spoko nocleg, można powiedzieć. Tutaj mamy właśnie 35, a tutaj będzie prawdopodobnie 36. No, słuchajcie, wygląda to naprawdę tutaj klimatycznie, no nie powiem. W ogóle jestem ciekaw, jak to się otwiera, słuchajcie, jak to się otwiera. Zresztą zobaczycie to razem ze mną. O kurczę, no, wygląda ciekawie. Jest taki zamek, z tego co widzę. I tutaj na dole będzie kłódka pewnie jakaś, tak. Tutaj jest jakiś zamek chyba. Zobaczmy. Tak, i tutaj jest kudeczka, do której oczywiście mam kluczyk. No, tylko zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Ty, fajne łóżka piętrowe widzę. Tutaj czeka na mnie prawdopodobnie herbatka albo kawusia. O, można sobie zaparzyć. Tu jest czajniczek. Trzeba będzie tylko wodę mieć. No kurde, to super. I klimatyzacja tutaj jest, ale kozak, zaraz sobie chyba włączę, bo kurde, jest naprawdę dzisiaj mega gorąco, chyba 28 stopni. No, jest to naprawdę super. No my z czasem, słuchajcie, to jest taka właśnie w takim stylu klimatycznym. Tak właśnie typowo westernowo. Jestem, słuchajcie, zadowolony. Naprawdę fajnie to jest. Naprawdę fajnie.
Tu jeszcze są kontakty. O, super. Światełka, jak widzicie, pewnie tutaj są. Coś w tym stylu. Ej, dobra. Mi się, słuchajcie, podoba. To może na chwilę obecną tyle z tego noclegu. Jak coś będę miał ciekawego, to wam również jeszcze tutaj pokażę. A teraz właśnie prosto z Western Campu jedziemy do Energylandii. Bo zaraz zaczyna się Magic Night, także będzie naprawdę, myślę, wyśmienicie. I będzie jeszcze Beach Party. Także no, będzie ciekawie. No i dobra, właśnie dojechaliśmy na miejsce do Energyland i rozpoczynamy Magic Night. Kto nie marzy o tym, żeby mieć zmoczone buty, słuchajcie, o godzinie 22. No ja o tym marzę. Dobra, lecimy. Ale to będzie super, słuchajcie. Niech napisze mi w komentarzu ten, kto by naprawdę nie chciał mieć zmoczonych buty, słuchajcie, o 22. No kto? No kto? W ogóle kolejka tu jest teraz 10 minut, także na chillku uda mi się jeszcze nagrać pewnie więcej niż jedną kolejeczkę tutaj nocą. A powiem wam, że czas jest ograniczony. Nie zdążę niestety na beach party, a szkoda. Chyba nie zdążę, ale tak mi się wydaje. Ale fajnie szybko płynie, ej. O, o, pierwsza woda. Ale impra tam jest, kurde, no. Trzeba iść, trzeba iść. Tak jakby ten prąd tak jakby szybciej płynie, nie? Zawsze. No to płynie szybciej jakoś, no. No to popłyniemy sobie, no to sobie popłyniemy. No ale jednak nocą to jest, kurde, klimat fajny, no. Nocą to jednak jest fajnie. A tu leci, ej. Co? Ale tu leci go tam. Co leci, co? No, to... Ta winda. To jest chyba najbardziej taki optymalizowany atrakcja, że tak... Ta, od... no jedna po drugim wchodzi, nie? To idzie automatycznie. No i o to chodzi, tak powinno być ciągle, nie? To jedziemy. No to w górę. Czy winda pojedzie? Jedzie. Dobra. Ty no, fajowo. Ale kapie trochę z góry. Ale w dole zarąbiście wszystko wygląda. Olejeju. Ale kozak. Nie wiem, czy to widać na kamerce, ale super jest. No. Co? Ale nas spuści w dół. Chyba dziewczyny z tyłu będą być mokro? O kurde! Ja pierdzielę! Do ryja mi nalało! Tu jeszcze nie ma źle! Jeszcze będzie dopiero! O kurde! Jak to leci? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Także stoimy sobie właśnie w kolejce do Energy... Nie, do Hyperiona. Do Hyperiona. No i zaraz sobie wyjdziemy. Jako pierwsi. Czas oczekiwania 50 minut. Przy użyciu Fast Passa. O, proszę i wchodzimy. No to idziemy. Pierwszy wagonik. Energylandia nocą. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie. Chociaż ja już wiem, jak będzie, bo już byłem tutaj 3 razy. No i co? Czekamy. 3, 2, 1. Zakugaj tam. Skąd już za Chrystią. Za Chrystią.
Co za pomysł, chłopie. Pomyliłeś za Chrystią. Tego to jeszcze nie słyszałem. Pokażę wam tipa, jak właśnie otworzyć te drzwi, słuchajcie, do Energylandii. Te, które nie da się otworzyć. Jest jedna to prosty trik. Uwaga, uwaga. Trzeba wyczuć moment, trzeba wyczuć moment. O, idzie i tak się wchodzi właśnie tutaj do pierwszego wagoniku. Jak posłuchaliście, patrz, inni nie otworzyli. Jak widzicie, drzwi zostały otwarte, tutaj są otwarte, a tam wszędzie zamknięte. Nikt inny nie wszedł, tylko my. O, teraz dopiero. O, teraz dopiero. Ciekawe, czy ktoś kiedyś utknął w tej bramce. Oho, bez odliczania. No bo czas na czasie mi zależy. O kurde! Ale szybciej coś lecimy, nie? No, szybko jedziemy. Ej, trochę szybciej tutaj te demo. Ja, ej, to jest straszne. Pa, jaka impreza tam jest, o kurde! Jaka impreza. Beze mnie balują. Ja. O ch... Mi się to wygląda. Ale się boję, nie? Dobra. Aaaa! Ja p***! Tam jest właśnie drugi dzień w Energylandii, a ja jestem chyba tu headem, bo patrzcie co zrobiłem. Zamknąłem kłódkę wraz z kluczem. O Boże, w ogóle gardło mi bardzo boli. Dobra, to ja idę do recepcji i właśnie odblokujemy tutaj zablokowany domek. Słuchajcie, tak wygląda tutaj śniadanko. To jest oczywiście szwedzki stół, więc można brać co się tylko chce i ile się tylko chce. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to napisz teraz, dokładnie teraz, napisz teraz w komentarzu Zadra. Napisz Zadra, jeżeli dotrwałeś do tego momentu w tym filmie. No i słuchajcie, nie zapomnijcie również o tym, żeby właśnie wbić na mojego Instagrama, bo tam znajdziecie mi między innymi, słuchajcie, informacje o wyjazdach, kiedy będę w Energylandii, może będzie okazja, żeby zbić pionę czy coś w tym stylu, albo na przykład przedwczesne informacje o odcinkach, bo słuchajcie, nagrałem ich dosyć sporo. Oj. Pan będzie krzyczał. Jedziemy, no. Kurde, ja nie wiem, czy mam jeszcze głos krzyczeć. O kurwa. Ajajaj. Ale to dziwnie pcha w górę, nie? Dobra, chyba najmocniej na dzisiaj. Ajajaj. Chyba już podziękuję.
Tak. Dobra, słuchajcie, idziemy właśnie na formułę, czyli tutaj, słuchajcie, mogę powiedzieć konkurenta Abyssosa. Zobaczymy sobie, słuchajcie, jak to jest na formule, bo dawno nie byłem. Tutaj mamy ten lunch start. No, już się nie mogę czekać. Dobra, jesteśmy już w formułce i zaraz startujemy. Ta kolejka trwa dosyć krótko, krócej niż Abyssos, ale jest też naprawdę spoko. Dobra, no to zaczynamy. Ręce do góry, jedziemy. Tyle z jazdy. Dobra, także z tego wyjazdu z Energyland to już, słuchajcie, na tyle. Generalnie Energyland jest teraz zamknięta od 21, ale wychodzimy wcześniej, bo niestety musimy spieszyć na autobus, a później na pociąg. Never mind. Generalnie jeszcze chciałem powiedzieć tyle, że dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, słuchajcie. To dzięki wam tutaj mogę być i dzięki wam mogę to nagrywać, więc no, dziękuję i tutaj dla was przygotowałem naprawdę mnóstwo filmów. Macie je wszystkie na playliście, którą znajdziecie w opisie oraz właśnie w przypiętym komentarzu. Także co, to na tyle ode mnie. Pamiętajcie, łapkę w górze, o subskrypcji na dole z dzwoneczkiem, słuchajcie. No i co? Ode mnie to już tyle na tyle. Żegnam się z wami z tej przepięknej Energylandii. Do następnego ciężka i pozdrawiam.